Witam Was serdecznie. Wydawałoby się, że przynajmniej w kwestii drzwi producenci samochodów osiągnęli już pewien konsensus. Generalnie wiemy, w którą stronę powinny otwierać się drzwi. Wiemy, że drzwi powinny chronić pasażerów w razie zderzenia bocznego. Wiemy także, że drzwi powinny zapewniać maksymalny komfort wsiadania i wysiadania, bo w końcu do tego zostały stworzone. Niektórzy producenci wbrew wszelkim regułom starają się podążać własnymi ścieżkami i wyszukują własne rozwiązania, jakby na nowo odkrywają Amerykę. Zastanówmy się na przykładzie 7 samochodów, które możecie w tej chwili kupić na rynku wtórnym w cenie do 40 tysięcy złotych. Zastanówmy się, czy takie eksperymentalne rozwiązania opłacają się producentom i czy spotykają się z przychylnym przyjęciem rynku. W przypadku każdego z prezentowanych samochodów podaję orientacyjne ceny egzemplarzy używanych. Sprawdzam, ile kosztują te nietypowe drzwi na rynku wtórnym, a także sugeruję najlepsze, moim zdaniem, wersje silnikowe. Naszą zwariowaną listę otwiera Renault Avantime. Samochód był produkowany w latach 2001-2003 i powstało łącznie 8557 sztuk tego modelu. Kiedy Renault ogłosiło koniec sprzedaży ze względu na ograniczone zainteresowanie klientów, nagle okazało się, że wszystkie dostępne samochody zniknęły z salonów. Ludzie, kierowcy wyczuwali, że samochód ma potencjał na to, żeby zostać kiedyś modelem kolekcjonerskim i nie pomylili się. Obecnie ceny zadbanych, dobrze utrzymanych Avantime'ów zaczynają powoli rosnąć. Sprawdziłem w ogłoszeniach, najtańsze egzemplarze, które wyglądają na to, że są w przyzwoitym stanie, kosztują około 20 tysięcy złotych. Są też egzemplarze droższe. Bez problemu znajdziecie auta, które są wyceniane powyżej 50 tysięcy złotych. Wszystko zależy od stanu technicznego, od tego, czy auto było bezwypadkowe, czy nie, no i oczywiście od konfiguracji wyposażenia. Wróćmy jednak do głównego tematu, czyli do drzwi tego samochodu. Są wielkie, ciężkie, ale to zrozumiałe, ponieważ zapewniają dostęp zarówno na przedni, jak i na drugi rząd siedzeń. Ciekawostką właśnie tych drzwi Avantime'a jest system zawiasów i ich otwieranie. Otóż te drzwi nie tylko odchylają się, ale również odsuwają nieznacznie od nadwozia, co w istotny sposób ułatwia dostęp do wnętrza. Jest to generalnie rozwiązanie trwałe, natomiast niezbyt trwała jest tapicerka, która pokrywa cały ten mechanizm. Sprawdziłem sobie, ile kosztują te ciekawe drzwi i te zawiasy, bo wszystko kupuje się oddzielnie. Otóż za używane zawiasy trzeba zapłacić około 700 zł, a za używane drzwi niespełna 1000. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe tego samochodu, ja osobiście preferowałbym wyłącznie model 2.0 Turbo. Ten silnik benzynowy cieszy się doskonałą opinią użytkowników, jest stosunkowo trwały, oferuje bardzo dobre osiągi przy rozsądnym zużyciu paliwa. Co ciekawe, ten samochód nadaje się do tego, żeby zasilać go instalacją gazową. Nie polecam tego, no jeżeli ktoś traktuje ten samochód jako pojazd kolekcjonerski, no to z pewnością gaz nie podniesie jego wartości, ale jeżeli ktoś chce Avantime'em jeździć na co dzień, no to jak najbardziej taką instalację gazową może sobie założyć. Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje Mazda RX-8. Samochód zadebiutował w 2003 roku i był produkowany do roku 2012. Ceny egzemplarzy używanych od 20 do 40 tysięcy złotych. Samochód budził od początku spore kontrowersje, dlatego że zastępował model RX-7, typowy dwudrzwiowy sportowy model. A kiedy kierowcy zobaczyli, że RX-8 jest takim samochodem bardziej rodzinnym, poczuli się tak, jakby ktoś do Porsche 911 zamontował dodatkową parę drzwi. Tak czy inaczej, samochód wygląda kapitalnie, linia jest w zasadzie niepowtarzalna, a te szczątkowe drzwi zabudowane w tylnej części, które ułatwiają wejście na tylne fotele, są naprawdę doskonale skomponowane z całym nadwoziem. Po otwarciu przednich i tylnych drzwi nie ma środkowego słupka, więc dostęp do wnętrza jest dosyć komfortowy. I tutaj, kiedy sprawdzałem ceny tych drzwi, przeżyłem niemałe zaskoczenie. To jedne z najtańszych nietypowych drzwi, jakie możecie kupić w internecie. Za te mniejsze drzwi płacimy około 300-400 zł. Te większe, przednie, kosztują około 800 zł, więc to są naprawdę ceny niewielkie, ale też i adekwatne do cen samochodu, bo przecież pamiętajmy, że używane Mazdy RX-8 nie są niestety najdroższymi modelami na
rynku. Co do silników, nie ma wielkiego wyboru. Mamy tam, pod maską pracuje silnik Wankla i ja nie będę w tym momencie silił się na jakieś komentarze względem tej jednostki, dlatego że mówiąc o tym samochodzie krótko, wsadziłbym tylko kij w mrowisko. Moim zdaniem bardzo fajnie, że Mazda produkowała taką jednostkę napędową. Oczywiście nie jest to samochód i silnik dla wszystkich, ale biorąc pod uwagę unikalny charakter tej jednostki, cieszmy się, że takie coś było produkowane i można takie coś sobie kupić na rynku wtórnym. Peugeot 1007, bardzo oryginalny maluch z przesuwanymi drzwiami bocznymi, produkowany w latach 2005-2009. Ceny tego auta na rynku wtórnym kształtują się na poziomie od 6 do 15-16 tysięcy złotych. Czasem trafiają się jakieś egzemplarze za 20, ale to są, wiecie, jakieś takie zupełne wyjątki. Aż dziw bierze, że ten samochód nie był oferowany przez Citroena, bo przecież ta marka słynie z awangardowych rozwiązań. Tymczasem za sprzedaż wziął się Peugeot. Początki wydawały się bardzo obiecujące. W pierwszym pełnym roku sprzedaży nabywców znalazło około 50 tysięcy egzemplarzy tego auta. Potem było już niestety tylko gorzej. Kolejne lata to sprzedaż na poziomie 40 tysięcy sztuk rocznie, by w ostatnim pełnym roku produkcji sprzedać zaledwie 11 tysięcy sztuk. Samochód jest tak naprawdę bardzo przemyślany i wyjątkowo komfortowy. Pudełkowate nadwozie zapewnia spory komfort i sporą ilość miejsca dla pasażerów. Łatwo się tym samochodem parkuje. No i przede wszystkim dzięki właśnie tym dużym, przesuwnym drzwiom bocznym, takim drzwiom, jak stosuje się zwykle w minivanach, bardzo wygodnie się z tego samochodu wysiada na zatłoczonych parkingach. Drzwi można otwierać ręcznie albo elektrycznie. Wiele osób zastanawia się, jak sprawują się te mechanizmy po latach. No i wiecie, z tym bywa różnie. Wszystko zależy od tego, czy po pierwsze samochód nie miał jakiegoś wypadku, a po drugie, jak użytkownik dbał o te wszystkie mechanizmy. Kluczem do sukcesu jest tutaj dbałość o utrzymanie czystości na prowadnicach tych drzwi, a także utrzymanie w dobrej kondycji styków. Na drzwiach są takie specyficzne styki na takich sprężynkach, które po prostu łączą się ze stykami na słupkach. Czasem te sprężynki czy te styki ulegają uszkodzeniu i coś wtedy już nie kontaktuje. Czasem wystarczy przetrzeć te połączenia papierkiem ściernym, czasem niestety trzeba rozglądać się za elementami używanymi, no i wymieniać to, co się zepsuło. Same drzwi są poruszane silniczkiem elektrycznym i co ciekawe, jest to tak naprawdę silniczek od wycieraczek, więc on sam jako taki nie jest zbyt drogi w zakupie. Gorzej, jeżeli trzeba kupić całe kompletne mechanizmy. Tutaj rozbieżności cenowe są większe, dlatego że takie mechanizmy znalazłem w cenie od 500 do prawie 2000 zł za kompletny mechanizm. Same drzwi nie są natomiast przesadnie drogie. Takie drzwi używane możemy kupić za około 1000 zł. Jeżeli chodzi o polecane silniki do Peugeota 1007, ja osobiście uważam, że wszystkie wersje benzynowe są optymalne. To są stare jednostki francuskie, stare jednostki Peugeota z rodziny TU, a zatem poza tym, że są podatne na wycieki oleju, to nie sprawiają większych problemów. Czasem być może trapią je jakieś usterki elektryczne. Jeżeli chodzi o diesle, moim faworytem do jazdy w mieście jest silnik 1.4 HDI. To jest kapitalna jednostka, wyjątkowo oszczędna, wyjątkowo żywotna, wyjątkowo tania w serwisowaniu. Ma bardzo kiepskie osiągi, niemniej jednak do miasta jak najbardziej wystarcza i uważam, że jeżeli ktoś tym samochodem będzie jeździł po mieście, to właśnie z tego silnika będzie bardzo zadowolony. Można jeszcze wybrać tego Peugeota z silnikiem 1.6 HDI, natomiast to już jest po prostu trochę droższa jednostka, trochę bardziej skomplikowana, która zdecydowanie lepiej czuje się w trasie. Natomiast ja osobiście tego samochodu w trasy bym nie polecał, jeździłem trochę takimi egzemplarzami testowymi, no i szczerze, wiecie, w tym samochodzie się siedzi trochę tak jak na taborecie. To nie są zbyt wygodne fotele, to nie jest zbyt wygodny samochód, również co do jego zachowania się na drodze miałbym pewne zastrzeżenia, jednak pamiętajcie, jest to samochód typowo miejski. W tym środowisku właśnie to auto czuje się najlepiej. Czego bym nie brał, zdecydowanie unikałbym wersji z półautomatyczną skrzynią biegów. To są samochody, które sprawiają sporo problemów nie tylko kierowcom, ale także mechanikom.
W 2007 roku na rynku pojawia się Mini Clubman, czyli taka wersja malutkiego kombi na bazie popularnego malutkiego auta. Samochód był produkowany w latach 2007-2014, a ceny egzemplarzy używanych to przedział od 16 do gdzieś około 40 tysięcy złotych. W kategorii dziwne drzwi ten samochód plasuje się moim zdaniem bardzo wysoko, dlatego że dziwne są zarówno drzwi boczne, jak i też te tylne drzwi osłaniające dostęp do bagażnika. Zacznijmy zatem od tych tylnych drzwi, które otwierają się tak jak drzwi od szafy albo od stodoły. Konstrukcja zawiasów jest taka specyficzna, te zawiasy zachodzą aż na tylne błotniki i te drzwi otwierają się szerzej niż mogłoby to się początkowo wydawać. Generalnie jest to rozwiązanie praktyczne, ułatwia wygodny dostęp do tego małego bagażniczka i może się podobać. Ma klasę tak jak i cały samochód. Natomiast jeżeli chodzi o drzwi boczne, to Mini Clubman jest samochodem asymetrycznym. Od strony kierowcy mamy tylko jedno skrzydło drzwiowe, a od strony pasażera dwa skrzydła, takie główne dające dostęp na przedni fotel i takie mniejsze skarłowaciałe gwarantujące dostęp na tylną kanapę. Co ciekawe, ten samochód produkowany był dokładnie w takim samym układzie drzwi, zarówno dla ruchu prawostronnego, jak i dla lewostronnego. A zatem, jeżeli mamy samochód dostosowany do ruchu prawostronnego, czyli takiego jak w Polsce, to całe rozwiązanie ma naprawdę głęboki sens, ponieważ kierowca wsiada przez swoje pojedyncze drzwi, a pasażerowie mają do dyspozycji drzwi przednie i drzwi tylne. Natomiast jeżeli chodzi o ruch lewostronny, no to jest to trochę bez sensu, bo jakby zachęca pasażerów do wsiadania do samochodu od tej niebezpiecznej strony samochodu, czyli od strony jezdni. Ceny używanych drzwi niezbyt wygórowane. Te przednie drzwi kosztują od 500 do 1200 zł za sztukę. Te przednie duże, te przednie małe drzwi kosztują około 500 zł, natomiast tylne po około 1500 zł za sztukę. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, no to szału nie ma. Wszystkie wersje benzynowe to niezbyt udane konstrukcje opracowane wspólnie z BMW. Jeżeli chodzi o diesle, jest już trochę lepiej, ale również nie jest tak kolorowo. Podstawową propozycją jest wysokoprężny silnik 1.6 opracowany przez francuską grupę PSA, czyli zapożyczony z Peugeota. Jest to silnik 1.6 HDI, który uważam jest najlepszym wyborem w tej całej gamie. Natomiast warto wiedzieć, że w nowszych modelach po 2011 roku pod maskę Mini trafił silnik BMW N47 o pojemności 1.6, a później także o pojemności 2 litry. I te silniki również są ciekawe, również są warte zainteresowania, dlatego że oferują bardzo dobre osiągi, bardzo niskie zużycie paliwa, mają wysoką kulturę pracy i dają dużą przyjemność z jazdy. Niestety, po zakupie takiego samochodu trzeba się liczyć z wysokimi kosztami wymiany łańcuchowego rozrządu. Pamiętajcie, że w tych silnikach rozrząd znajduje się od strony skrzyni biegów i żeby go wymienić, trzeba te skrzynie biegów zdjąć. Sama wymiana rozrządu będzie Was kosztować zatem około 3000 zł, natomiast jeżeli okaże się, że podczas demontażu skrzyni zobaczymy, że zużyte jest sprzęgło, ewentualnie koło dwumasowe, dojdzie Wam kolejna trójka, a zatem nie jest to jakiś samochód strasznie tani w eksploatacji, ale jeżeli kogoś stać, może również taką wersję wybrać. Na piątym miejscu naszej listy Opel Meriva B. Samochód produkowany w latach 2010-2017, ceny używanych egzemplarzy od 16 do 50 tysięcy złotych. Słuchajcie, ten samochód jest oryginalny, ale jest skonstruowany moim zdaniem trochę bez sensu. Ma gangsterskie drzwi, czyli przednia para drzwi otwiera się w sposób klasyczny, a tylna para drzwi otwiera się pod wiatr. I wszystko byłoby fajnie, tyle że po otwarciu tych drzwi dostęp do wnętrza ograniczają szerokie, rozbudowane słupki środkowe. Po co taka konstrukcja drzwi, po co to wszystko, nie wiem. Tym bardziej, że miałem okazję jeździć takimi egzemplarzami testowymi i uwierzcie mi, że taki system otwierania tylnych drzwi w zasadzie w niczym nie ułatwia dostępu do tego samochodu. Niektórzy śmieją się, że taka, a nie inna konstrukcja drzwi i takie ułożenie klamek pozwala Merivę zabezpieczać dodatkowo przed złodziejami, zakładając na te klamki łańcuszek do przypinania rowerów.
Tak naprawdę trudno mi powiedzieć o tym aucie coś ciekawego, bo to bardzo nudna konstrukcja, tyle że ma oryginalnie zaprojektowane drzwi i właśnie z tego względu nie mogłem pominąć jej w tym zestawieniu. Co ciekawe, samochód sprzedawał się bardzo dobrze, a obecnie całkiem przyzwoicie trzyma wartość na rynku wtórnym. Sprawdzałem ceny używanych drzwi i te okazuje się są dosyć drogie. Przednie kupimy za rozsądne 1000 zł, natomiast tylne potrafią kosztować nawet 1500. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, zdecydowanie polecam wersję benzynową 1.4 turbo, szczególnie w odmianie 120-konnej. Ten silnik doskonale toleruje instalację gazową, zresztą była też wersja 1.4 LPG EcoFlex, która była w taką instalację wyposażona fabrycznie. Jeżeli chodzi o diesle, w przypadku Merivy mamy do wyboru trzy silniki. Pierwszy podstawowy to 1.3 CDTi, to jest ten mały silnik zapożyczony z Fiata. Niezbyt dobre osiągi, bardzo niskie zużycie paliwa, dość niskie koszty serwisowania, natomiast przeciętna niezawodność. W tych silnikach trzeba uważać na to, żeby dbać o prawidłowy poziom oleju. Czasem życie uprzykrzają problemy z układem EGR. Drugi silnik, 1.7 CDTi, no to jest jednostka konstruowana przez Isuzu, przez wiele lat modernizowana, udoskonalana i na tym etapie w Merivie jak najbardziej zdaje egzamin. Niektórzy kierowcy uskarżają się jedynie na problemy z filtrem cząstek stałych, ale da się z tym jakoś żyć. Natomiast trzeci silnik, 1.6 CDTi, to najnowsza jednostka, opracowana już przez General Motors Powertrain. Katalogowo wypada rewelacyjnie pod kątem osiągów, zużycia paliwa, kultury pracy. Jest to silnik bardzo dobry, natomiast niestety jest to jednostka również bardzo droga w serwisowaniu i właśnie z tego względu jej do Merivy nie polecam. Na szóstym miejscu Hyundai Veloster, produkowany w latach 2011-2018, ceny używanych egzemplarzy od 30 do 50 tysięcy złotych. To wyjątkowy, bardzo ciekawy samochód. Polecam go osobom, które szukają czegoś nietuzinkowego. Samochód ma asymetryczne nadwozie i podobnie jak Mini Clubman ma jedne drzwi dla od strony kierowcy i dwa skrzydła drzwiowe od strony pasażera, ale co ciekawe, samochody były produkowane w dwóch wersjach. Wersje przystosowane do ruchu prawostronnego miały właśnie od strony kierowcy jedno skrzydło drzwiowe, a od strony pasażerów dwa skrzydła przednie i tylne. Natomiast wersje produkowane na rynki z ruchem lewostronnym na dworze było dokładnie odwrotnie. Więc tutaj Hyundai podszedł do sprawy zdecydowanie w bardziej przemyślany sposób i nie robił tutaj nie szukał jakichś dziwnych oszczędności na tym rozwiązaniu. Samochód miał być oryginalny, ale jednocześnie praktyczny. Co ciekawe, druga generacja tego modelu również ma właśnie tak rozwiązane drzwi. Samochód zwraca uwagę na siebie, chociaż w ogłoszeniach jest niezbyt popularny. Bardzo podobają mi się wersje z matowym lakierem, które były oferowane także na polskim rynku, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że właśnie taki lakier dość trudno utrzymać w dobrej kondycji przez wiele lat, ponieważ z czasem zaczyna się, że tak powiem, coraz bardziej błyszczeć. Natomiast wszystko jest kwestią pielęgnacji i kwestią tego, jaką technikę mycia stosujemy. Wnętrze zaskakuje bardzo pozytywnie. To nie jest, wiecie, taki tani koreański samochód. Owszem, to auto bazuje na rozwiązaniach modelu popularnego modelu i30, ale jeżeli wsiądziemy do wnętrza, to czujemy taką malutką namiastkę takiego segmentu premium. Coś jest w tym samochodzie takiego bardziej wyszukanego, co daje i przyjemność jazdy, i przyjemność posiadania. W Polsce sprzedawano ten model bardzo krótko, bo tylko w latach 2014-2015, ale bez problemu znajdziecie takie egzemplarze w ogłoszeniach. A ile kosztują drzwi? Otóż drzwi kosztują z reguły od 1000 do 1500 zł za sztukę. Mimo że jest to samochód niezbyt popularny, to z dostępnością takich używanych drzwi nie ma większych problemów.
Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, to tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Ja osobiście wybrałbym wersję, tą zwykłą wersję 1.6 GDI z bezpośrednim wtryskiem o mocy 140 koni. Wersje turbo doładowane zostawiłbym osobom, które za wszelką cenę szukają mocniejszych wrażeń za kierownicą, no i są w razie czego gotowe na to, by ponosić wyższe koszty eksploatacji. Ale jeżeli wy macie lepsze doświadczenie z tymi silnikami Hyundai'a, z tymi silnikami 1.6 GDI i 1.6 GDI Turbo, piszcie w komentarzach, chętnie poczytam je ja, a także nasi widzowie. Na siódmym miejscu naszej listy Ford B-Max. Samochód produkowany w latach 2012-2017, natomiast sprzedawany z zapasów magazynowych aż do 2019 roku. Ceny egzemplarzy używanych od około 22 do 50 tysięcy złotych. Na pierwszy rzut oka samochód jest bardzo podobny do Opla Merivy. Bardzo podobny układ drzwi. Natomiast jeżeli już otworzymy te drzwi, okazuje się, że konstruktorzy Forda wykonali znacznie lepszą pracę i udało im się wyeliminować cały słupek środkowy bez szkody dla sztywności całego nadwozia. Samochód zdobył w testach zderzeniowych 5 gwiazdek, a zatem nadwozie zapewnia pełną ochronę dla pasażerów. Po otwarciu tych drzwi mamy idealny dostęp do wnętrza. Niestety auto nie odniosło sukcesu sprzedaży, wręcz można powiedzieć, że była to wielka klapa. Pierwszy rok optymistyczne 70 tysięcy sztuk sprzedanych samochodów, później było już tylko gorzej. 50 tysięcy sztuk, 40 tysięcy sztuk, no i potem coraz słabiej, aż do momentu podjęcia decyzji o wstrzymaniu tego projektu. Głównym problemem hamującym sprzedaż była cena auta, stosunkowo wysoka, i niestety auto nie wytrzymywało konkurencji ze swoim większym bratem, z modelem C-Max. Używane drzwi do Forda B-Maxa można kupić za jakieś 1500 zł za sztukę. Czasem przy odrobinie szczęścia za 2000 zł możecie kupić cały komplet. Inna sprawa, że wcale nie jest łatwe dopasowanie tych drzwi podczas odbudowywania samochodu po wypadku. Jeżeli kupujecie taki samochód używany, wejdźcie, wjedźcie sobie na myjnię i sprawdźcie, czy te drzwi nie przeciekają, a także wsłuchajcie się w to, czy nie szumią podczas jazdy. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, ja osobiście nie napalałbym się na te wersje 1.0, benzynowe wersje 1.0 EcoBoost. Jeżeli miałbym wybrać wersję benzynową, poszukałbym sobie odmiany 1.4 albo 1.6 bez instalacji gazowej. Jeżeli chodzi o diesle, skłaniam się raczej do wersji oferowanej na początku produkcji, do wersji 1.6 TDCi, bo ta młodsza wersja 1.5 TDCi w pierwszych latach produkcji nie jest niestety najbardziej niezawodna. I to tyle, moi drodzy, na temat samochodów z nietypowymi drzwiami. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. Jeżeli jakieś auto pominąłem, a warte było tutaj przedstawienia, również wspomnijcie o nim w komentarzach. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi i do następnego.